Wtedy pojawił się lis. Dzień dobry, powiedział lis. Dzień dobry, odpowiedział grzecznie mały książę i obejrzał się, ale nic nie dostrzegł. Jestem tutaj, posłyszał głos, pod jabłonią. Ktoś ty? Spytał mały książę. Jesteś bardzo ładny. Jestem lisem, odpowiedział lis. Chodź pobawić się ze mną, zaproponował mały książę. Jestem taki smutny. Nie mogę bawić się z tobą, odparł lis. Nie jestem oswojony. Ach, przepraszam, powiedział mały książę, lecz po namyśle dorzucił. Co znaczy oswojony? Nie jesteś tutejszy, powiedział lis. Czego szukasz? Szukam ludzi, odpowiedział mały książę. Co znaczy oswojony? Jest to pojęcie zupełnie zapomniane, powiedział lis. Oswoić znaczy stworzyć więzy. Stworzyć więzy? Oczywiście, powiedział lis. Teraz jesteś dla mnie tylko małym chłopcem, podobnym do 100 000 małych chłopców. Nie potrzebuję ciebie. I ty mnie nie potrzebujesz. Jestem dla ciebie tylko lisem, podobnym do 100 000 innych lisów. Lecz jeżeli mnie oswoisz, będziemy się nawzajem potrzebować. Będziesz dla mnie jedyny na świecie i ja będę dla ciebie jedyny na świecie. Co tam w szkole dzisiaj ciekawego oprócz lekcji? Widzę, że odrabiasz. No dobrze, w sensie, no była jedna taka sytuacja, ale tak się nie chcę o niej mówić. A dlaczego? Coś poważnego się stało, czy...? No, Paulina grzebała plecaku Hani i zabrała jej, i później Hania szukała pieniędzy i najprawdopodobniej to była ona. No i coś z tym zrobiłeś, czy nie? No nie, no przecież nie będę na nikogo oskarżył, jakby. Czy wiesz co, no może nie chodzi o oskarżenie. Weź pogadaj z Pauliną, że widziałeś, że chciałbyś, żeby oddała, a jak się nic jakby z tym nie zrobi, no to trzeba będzie ten temat dalej pociągnąć, bo to wiesz, może tobie zabrać komuś innemu i ludzie będą pokrzywdzeni. Nie? Tak mi się wydaje. No dobra, no czyli mam porozmawiać z Pauliną. No przede wszystkim, tak i... I z Hanią też, żeby też wiedziała, nie? No bo to w sumie jej pieniądze pewnie. No dobra. No hej, no ja już dochodzę do Michała. No, przejdzie to, za 2 godziny będę. No i wiesz, jak było fajnie i w ogóle. No i tam się spotkaliśmy i poszliśmy sobie tam do galerii. W ogóle tam do i tak dalej, i w ogóle.
Nazywam się Katarzyna Wiśniewska, jestem przewodniczącą szkoły numer 26. Niedawno zostałaś przewodniczącą samorządu uczniowskiego, tak? Tak, dokładnie. Czy zdawałaś sobie sprawę z odpowiedzialności, która wiąże się z tym stanowiskiem? Myślę, że nie do końca, bo dopiero teraz widzę, jakie są obowiązki związane z tym wszystkim, ile rzeczy jakby, o ile rzeczach nie wiedziałam i po prostu już jakby wewnątrz, jeśli ktoś się tym zainteresuje, to dopiero to wszystko wychodzi. Zagłosowała na ciebie spora ilość uczniów. Czy czujesz presję z ich strony? Tak, myślę, że tak, bo już nieraz były takie sytuacje, że ktoś do mnie podchodzi, pyta się na przykład o szczęśliwy numerek, albo jakiś nauczyciel mówi, żebym wyszła ze swoją inicjatywą, a to nie jest wcale takie łatwe. Ja też mam wiele rzeczy jakby do zrobienia. Jednak mam z tyłu głowy coś takiego, że ktoś, że stracę to zaufanie w ich oczach, znaczy w ogóle, że zawiodę wszystkich, no i wtedy to zaufanie jakby, no i wtedy po prostu zastąpią mi kimś innym, a zaufanie bardzo łatwo jest stracić, gorzej odbudować, więc po prostu straciłabym w ich oczach jakieś tam, no, tą swoją opinię. Dziękuję za udzielenie wywiadu. Dziękuję. Ogólnie to znamy się z Kasią 8 lat i tak naprawdę jako jedyne w klasie myślę, że jesteśmy takimi bliskimi przyjaciółkami. No bo możemy sobie tak zaufać. U nas chyba nie ma takiego czegoś, że nikt się nikogo tak nie wstydzi czy coś. Znaczy nie ma chyba takiej bliskiej relacji, mi się wydaje. No w naszej klasie na pewno myślę, że... A między wami jest bliska relacja? Tak, zdecydowanie. Znaczy u nas to tak wygląda, że nie jesteśmy takimi koleżankami, takimi zwykłymi, myślę, to w ogóle. Cały czas się śmiejemy. I to tak, myślę, że to najbardziej doceniam w tym, że jeśli bym poznała jakąś nową osobę, to właśnie nie ma tak do niej takiego zaufania, nie powiem jej o wszystkim. A z Hanią to my już mamy takie tematy, że nawet nie chodzi o jakiegoś chłopaka czy kogoś tam, że tak ten, tylko jakieś takie rzeczy, o których się po prostu nie mówi, bo nie wiem, albo są krępujące, albo coś takiego. No i w ogóle... No, możecie na siebie liczyć? Tak. Są takie sytuacje, że po prostu ja mnie rozwala już Hani zachowanie, że czasem umawiałam się, bądź na przystanku, Hani nie ma, ja dzwonię, nie odbiera. Takie też są sytuacje, ale jakoś jej jeszcze wybaczą, póki nie będzie tragedii. Tak. A jak się kłócimy, to dosłownie po 5 minutach. Tak naprawdę. Znaczy, kiedyś bardzo rzadko gorzej, się ale kłócimy. Teraz już jakoś tak, wydaje mi się, że trochę dorosłyśmy do tego, żeby te swoje konflikty jakby rozwiązywać. A nie, że się obrażać na 3 dni. Tak, ten. Zawsze ktoś wyciągnie rękę i albo odpuszczamy, albo zawsze się śmiejemy, że jak mamy, że się spinamy się o jakąś rację, że bo ja mam rację, ty ma być tak, ma być inaczej, to wtedy ja zawsze mówię coś takiego, tak, dobrze, Hani, niech tak będzie, masz rację. Czy w związku z tym, że jesteście w takiej bliskiej przyjaźni od 8 lat, czy macie wspólne plany na przyszłość, jeżeli chodzi o edukację? Tak, ja w ogóle, ja to... Dobra, My w ogóle marzymy, tak naprawdę, można powiedzieć, o tym, żeby pójść razem do liceum, bo... Myślę, że już kiedyś razem zamieszkały gdzieś na studiach, czy coś. To są takie odległe plany, ale nawet jeśli nie pójdziemy na te same studia, to czemu nie? No tak. Dziękuję.